Rozważmy sobie teraz przykład, który pozwoli nam sobie utrwalić te pojęcia właśnie tarcia statycznego i kinetycznego. Przykład będzie następujący. To niekoniecznie na równi, na płaskiej powierzchni mamy klocek i niech to będzie po prostu drewniany klocek stojący na ziemi. Klocek ma masę 5 kg. Wszystko jest blisko powierzchni ziemi, mamy przyspieszenie ziemskie. Wartość przyspieszenia ziemskiego w przybliżeniu 9,8 metra na sekundę kwadrat. I tutaj powiedzmy właśnie mamy klocek drewniany na ziemi i ktoś kiedyś zmierzył, że w takim przypadku tarcie, współczynnik tarcia dla tych dwóch powierzchni, współczynnik tarcia statycznego to jest 0,6, a współczynnik tarcia kinetycznego to jest 55 setnych. O, takie dane skądś wzięliśmy. I co? I powiedzmy, że pchamy nasz ten klocek z siłą o wartości 100 newtonów. Siła zwrócona w prawo. W ten sposób będziemy prawo, lewo, góra, dół, tak będziemy sobie oznaczać kierunki naszych wektorów. I zastanówmy się teraz, co się tutaj będzie dziać. Więc tak, pierwsza sytuacja, pierwszy problem, gdyby nie było tarcia. Gdyby tarcie w ogóle tutaj nie występowało, gdyby te powierzchnie się po sobie ślizgały, to co by było wtedy? No tutaj nie mówiąc o tym, co się dzieje tu w kierunku pionowym, wiem, że równolegle do powierzchni tutaj ziemi mamy niezrównoważoną siłę, tak? Suma sił w kierunku tym poziomym, powiedzmy w kierunku x, wynosi 100 newtonów, tak? Jest różna od zera, więc coś tu się będzie dziać. Klocek będzie jechać, będzie przyspieszać, tak? Przyspieszenie wtedy będzie, przynajmniej to w kierunku x, na razie nie mówimy o tym, co będzie w innych kierunkach. Równe po prostu 100 newtonów przez 5 kg, to wiemy z drugiej zasady dynamiki Newtona, tak, zwrócone w prawo i tutaj również mamy wektor zwrócony w prawo, wobec tego przyspieszenie w tym kierunku x to będzie 20 metrów na sekundę kwadrat i wektor, tak, tutaj plus wartość dodatnia, wektor przyspieszenia zwrócony równolegle do powierzchni, zwrócony w prawo. O, to wiemy, ale wiemy również, że między tymi powierzchniami występuje tarcie, tak? Musimy więc dokładniej się troszkę zastanowić, jakie tu w ogóle działają siły, oprócz tej przyłożonej przez nas z zewnątrz siły równej 100 newtonom. No i co tutaj działa? Oczywiście działa siła grawitacji. Blisko Ziemi to jest po prostu masa razy przyspieszenie ziemskie, więc w tym przypadku to będzie po prostu 5 kg razy 9,8 metra na sekundę kwadrat w dół. Tak, czyli 5 razy 9,8, 10 razy 9,8 to będzie 98, podzielone przez 2 to jest 49, 49 newtonów i wektor zwrócony w dół. No i cóż tutaj jeszcze? No wiemy, że w tym kierunku pionowym klocek tu nie wpada, nie wtapia się w ziemię, wobec tego musi tę siłę równoważyć. Siła normalna, siła reakcji podłoża, taka, że siła normalna plus siła grawitacji wynoszą 0, wobec tego wartość tej siły normalnej, czy też właśnie siły reakcji podłoża jest również 49 newtonów. No a sam wektor to jest 49 newtonów do góry. O, i teraz mamy wartości współczynników tarcia i znamy ich definicję, tak, piszemy sobie tarcie występuje. Wobec tego tak, mamy spoczywający klocek początkowo, więc jeśli próbujemy go ruszyć z miejsca, przykładając powiedzmy tę siłę 100 newtonów, pchamy czy ciągniemy z taką siłą, to początkowo, dopóki klocek spoczywa, czyli powiedzmy tak na poziomie mikroskopowym, znajduje się w takiej konfiguracji, że tutaj te atomy tych różnych powierzchni jakoś tak się zazębiają i trzeba przyłożyć troszkę większą siłę, żeby klocek ruszyć, żeby to z tego zazębienia się wyłamać, żeby dojść do takiej sytuacji, kiedy powierzchnie mogą się po sobie przesuwać. Wobec tego z początku występuje tarcie statyczne. Ile wynosi to tarcie? Siła tarcia statycznego. Zobaczmy. Definicja jest taka, że współczynnik tarcia statycznego to jest wartość takiej siły, która jest potrzebna, żeby ruszyć
klocek z miejsca podzielona przez wartość siły normalnej. Tak, my wiemy, że to jest, z danych, które mamy, że to jest 6 dziesiątych, wartość siły normalnej wynosi 49 newtonów, a wobec tego, żeby ruszyć klocek z miejsca, musimy go popchnąć z siłą, tak, wobec tego, stąd wynika, że musimy go popchnąć z siłą równą 6 dziesiątych razy 49 newtonów. Tak, ile to wynosi? Zobaczmy. To wynosi 29,4 newtona. Tak, czyli możemy zaznaczyć, że siła tarcia statycznego, które działa w momencie, kiedy próbujemy ruszyć, zanim jeszcze ruszy nam ten klocek, tak? Ta siła tarcia statycznego działa zawsze przeciwnie do potencjalnego ruchu. Wiemy tutaj, że ten ruch, gdyby nie było tarcia, by się odbywał w prawo, więc ona musi działać w lewo, tak? Czyli w takim razie wypadkowa siła w kierunku x, w kierunku równoległym, wynosi 100 newtonów w prawo plus 29,4 newtona w lewo. Jak mamy siłę zwróconą w prawo plus siłę zwróconą w lewo, to tak jakby tutaj był minus. No to jest taki poboczny rachunek, to jego, powiedzmy, możemy sobie gdzieś tutaj schować. No i kontynuujemy tutaj obliczenia. Więc tak, wypadkowa siła w tym kierunku x, czyli tak, 100 newtonów minus 29,4 newtona i to wszystko zwrócone w prawo, czyli to jest 70,6 newtona w prawo, a więc przyspieszenie wobec tego będzie tak, 70,6 newtona w prawo, taka działa siła, podzielona przez 5 kg, to się równa, 70 przez 5 to jest 14, 14,6 przez 5 to jest 12 setnych metra na sekundę kwadrat. Taki wynik, ale to jest tylko w pierwszej chwili, dopóki jeszcze nasze powierzchnie tutaj tego klocka i tego drewna nie wyrwą się z tej konfiguracji. Dosłownie przez chwilę, dopóki jeszcze one są ze sobą tak zazębione, a po chwili, kiedy już je rozerwiemy, kiedy tylko te powierzchnie ruszymy względem siebie, kiedy wyrwiemy je z tej takiej zazębionej konfiguracji do takiej, kiedy mogą się troszkę swobodniej jedna po drugiej poruszać, wówczas wchodzi na scenę tarcie kinetyczne. Siła tarcia kinetycznego. I tutaj znowu definicję mamy. Współczynnik tarcia kinetycznego to jest... bo tutaj nie powiedziałam właśnie, ta siła poruszająca o takiej wartości musiałaby być, minimalnie o takiej wartości, zwrócona właśnie tutaj w prawo, żeby ruszyć, natomiast ona dokładnie równoważy tę siłę tarcia statycznego, którą zaznaczyłam tutaj, która nam się odejmuje od tej siły, którą rzeczywiście działamy. Natomiast teraz w przypadku tarcia kinetycznego mamy definicję następującą. Tutaj ten współczynnik tarcia kinetycznego to jest siła właśnie tarcia kinetycznego, jego wartość podzielona przez wartość siły reakcji podłoża, siły normalnej. No i wiemy tutaj z danych, że jest to 55 setnych, a wobec tego wartość tej siły tarcia kinetycznego to jest 55 setnych razy 49 newtonów, czyli ile to wynosi? newtona. Czyli jest to mniejsza siła od tej. Tak, mniejsza, bo już nie mamy tego zazębienia, tylko między powierzchniami, tylko powierzchnie nieco swobodniej się mogą jedna po drugiej przesuwać, jeśli by się trzymać tego obrazu, jeśli on rzeczywiście jest słuszny. Wobec tego suma sił w kierunku tym równoległym do powierzchni to jest znowu 100 newtonów w prawo minus 26,95 newtona również w prawo, to już trochę krócej zapiszę niż tutaj, gdybyśmy dodawali po prostu siłę zwróconą w lewo, ale to jest na jedno wychodzi. Możemy tutaj dodać znak minus i powiedzieć, że to jest ujemna siła zwrócona w prawo, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, o tych konwencjach znaków i o kierunkach wektorów i to się równa 73,5 newtona, a stąd przyspieszenie
tak, oczywiście w prawo. A przyspieszenie to jest tak, 73,5 N zwrócone w prawo przez 5 kg, to jest 73,5 podzielone przez 5, 14,61. I 61 metra na sekundę kwadrat. Tak, czyli widzimy tutaj z tego przykładu, że najpierw w tej pierwszej chwili, póki działa tarcie statyczne, o, bo tutaj właśnie sobie powinniśmy też narysować, że po chwili zamiast tarcia statycznego zaczyna działać to tarcie kinetyczne i wtedy to tarcie kinetyczne sobie odejmujemy tutaj od tej siły, którą działamy z zewnątrz. Ono jest troszeczkę mniejsze i wobec tego wypadkowa siła jest troszkę większa i przyspieszenie jest troszkę większe. Wydaje mi się, że tutaj w tym przykładzie, jakby oprócz obliczeń, w których wykorzystujemy znajomość tych współczynników tarcia właśnie statycznego i kinetycznego, najważniejszym chyba wnioskiem jest właśnie to, znaczy najważniejszym chyba obrazem jest właśnie to, dlaczego tutaj w pierwszej chwili, zanim to ten obiekt ruszy, póki te powierzchnie są właśnie takie zazębione, siła tarcia jest troszkę większa, a przyspieszenie troszkę mniejsze, jeśli przyłożymy zewnętrzną siłę, która w ogóle jest wystarczająca, żeby ruszyć z miejsca, a tutaj jest, prawda? Natomiast jak potem wyciągniemy tą powierzchnię z tego, te powierzchnie jakby rozdzielimy je, przykładając tę nieco większą siłę, tutaj rozrywając jakieś te niektóre wiązania między atomami, wtedy przyspieszenie, siła tarcia jest troszkę mniejsza i przyspieszenie jest troszkę większe. O, no tutaj najważniejsze jest to, że trzeba znać, jak mamy te definicje tych współczynników tarcia, no to musimy znać oczywiście wartość siły normalnej i wówczas z niej wnioskujemy o wartości siły tarcia. No mam nadzieję, że ten przykład był ciekawy i kształcący i rozwijający i że teraz o tarciu statycznym i kinetycznym wiesz już tyle, żeby czuć się w tym temacie swobodnie. Do usłyszenia.